omówimy prawa Keplera, które dotyczą ruchu planet i satelitów w polu grawitacyjnym. Pole grawitacyjne jest polem centralnym, o tym była mowa w odcinku 48. Jeśli mamy do czynienia z ruchem w polu siły centralnej, to pokażemy sobie, że moment tej siły jest równy zero. A więc wyobraźmy sobie, że mamy pewien układ planetarny, mamy Słońce, mamy planetę, która znajduje się w odległości R. Porusza się po orbicie kołowej dla przykładu. Wektor pędu planety to jest wektor, który musi być styczny do toru w danym punkcie. I teraz, jeśli wyznaczymy wektor momentu siły grawitacji, która działa jak wiadomo na prostej łączącej właśnie te dwa centra jako siła centralna, to moment tej siły to jest oczywiście iloczyn wektorowy wektora położenia oznaczonego jako R i siły grawitacji, która ma zwrot dokładnie przeciwny niż ta siła grawitacji, niż wektor położenia. I w związku z tym iloczyn wektorowy, którego wartość jest równa wektor położenia razy wektor, znaczy moduł wektora położenia razy moduł siły i razy sinus kąta w sytuacji, kiedy ten kąt jest równy 180 stopni, tak jak w tym przypadku, jest oczywiście 0. A więc moment siły grawitacji jest równy 0. A jeśli moment siły jest równy 0, to jak wynika z zasady, z zależności między momentem siły a momentem pędu, czyli z drugiej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego, wiadomo, że jeśli moment siły działającej na ciało jest równy 0, to wtedy moment pędu jest zachowany. Co to znaczy, że moment pędu jest zachowany, jeśli on jest zdefiniowany jako wektor położenia i pędu? To oznacza, że ten wektor nie może zmienić swojego kierunku i nie może zmienić swojej wartości. A więc zobaczmy, co to oznacza, jaki jest kierunek wektora momentu pędu. No to kierunek wektora momentu pędu dla tego szczególnego przypadku to jest R przenosimy do miejsca, w którym zaczyna się P i R na P nakładamy, jak nałożymy zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej. Otrzymamy wektor, który będzie skierowany do płaszczyzny, w której odbywa się ruch prostopadle, czyli tak jak to pokazuje ta strzałka. Czyli ten wektor teraz nie może w czasie trwania ruchu planety wokół Słońca zmienić ani swojego kierunku, ani swojej długości. Jeśli nie może zmienić kierunku, to oznacza, że on jest ciągle prostopadły do płaszczyzny, w której odbywa się ruch. A to oznacza, że jeśli on nie zmienia tego kierunku, to również ta płaszczyzna nie zmienia swojego kierunku w przestrzeni. A to oznacza, że torem ruchu planety wokół Słońca musi być krzywa płaska. Krzywa płaska, która będzie w zależności od tego, jaka to będzie sytuacja, jaka będzie całkowita energia układu, to wtedy będzie mieć albo okrąg, albo elipsę, albo parabolę, albo hiperbolę. A więc to, co zostało powiedziane, właśnie jest treścią pierwszego prawa Keplera, które mówi, że ponieważ właśnie moment siły, z jaką planeta przyciągana jest przez Słońce, jest równy zero, to moment pędu jest stały, to torem ruchu planety wokół Słońca musi być krzywa płaska. Jakie to te krzywe płaskie mogą być? To jest równanie krzywej płaskiej we współrzędnych biegunowych, R i teta, położenie i kąt względem układu współrzędnych. No i teraz P to jest taki parametr, który decyduje o kącie między osią a tworzącą stożka. I jeszcze wielkość, która jest tutaj określona jako mimośród, to jest wielkość, która dla okręgu jest równa 0, a dla pozostałych krzywych jest dla elipsy mniejsza od 1, dla paraboli jest równa 1 i dla hiperboli jest większa od 1. Przepraszam, tam jest pomyłka. Dalej, jeżeli właśnie chcemy otrzymać te krzywe płaskie, to przecinamy stożek
różnymi płaszczyznami, stożek nieskończenie długi, różnymi płaszczyznami i jeśli przetniemy tak jak na rysunku, to otrzymamy okrąg, jeśli elipsę, to płaszczyzna jest nachylona, jeśli będzie tak nachylona, że przetnie się tylko w dwóch punktach, to będzie to parabola, no i w końcu jeśli przetnie się tak jak w ostatniej sytuacji, to będzie to hiperbola. A więc najróżniejsze rozwiązania będą tutaj w zależności od tego, jak ten układ będzie, jaka będzie całkowita energia układu, jakie będzie rozwiązanie równania ruchu. Przypomnijmy sobie jeszcze, jak wygląda elipsa, ze względu na to, że akurat jeśli chodzi o ruch planet w Układzie Słonecznym, to one wszystkie poruszają się nie po okręgu, tylko właśnie po elipsie. I elipsa jest charakteryzowana przez dużą i małą półoś, czyli duża półoś i mała półoś jest oznaczona odpowiednio A i B. No i ten mimośród elipsy jest dla koła, dla okręgu równy 0, a jeśli jest różny od 0, no to mimośród pomnożony przez A daje ognisko elipsy, czyli F1 i F2 to są parametry, które nazywane są ogniskami elipsy i odległość ogniska od osi elipsy jest równa E razy A. I jeśli chodzi właśnie o ruch planet wokół Słońca, to jest tak, że te planety znajdują się w jednym z ognisk właśnie elipsy. Jak teraz będzie, jakie rozwiązanie będzie przyjęte, to będzie zależało od tego, jaki będzie wynik rozwiązania równań ruchu. A równania ruchu dla takiej cząstki, która porusza się po torze krzywoliniowym, czyli po elipsie, wygodniej jest przedstawić w układzie współrzędnych biegunowych, który został wprowadzony w odcinku 15. A więc zamiast współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie x i y, wygodniej jest operować właśnie wektorem położenia cząstki oraz kątem między wektorem położenia i osią x, czyli r i teta. I teraz, żeby właśnie rozwiązać zagadnienie cząstki w polu siły centralnej, no to należy rozwiązać dwa równania, albo też skorzystać z dwóch zasad. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że moment pędu w ruchu planety wokół Słońca jest zachowany, czyli możemy skorzystać z zasady zachowania momentu pędu. Przepraszam, jeśli zapiszemy moment pędu we współrzędnych właśnie biegunowych, to on ma taką postać, masa cząstki, r to jest moduł tego wektora położenia i dθ po dt prędkość kątowa. I ta wielkość musi być stała, bo wektor momentu pędu ma stałą wartość. I druga zasada, która jest spełniona z tej racji, że pole centralne, pole grawitacyjne jest również polem zachowawczym, czyli całkowita energia mechaniczna jest zachowana. Składa się ona z energii kinetycznej i potencjalnej. Ponieważ tu jest ruch po torze zakrzywionym, to będzie człon, który będzie związany tylko z prędkością liniową, czyli pochodna dr po dt i z prędkością kątową, czyli mr kwadrat razy dθ po dt do kwadratu. No i jeszcze jest człon, który jest związany z tym, że w odległości r od centrum grawitacyjnego, czyli od tego Słońca, planeta ma energię potencjalną równą minus gmm przez r. O tym będziemy mówić podczas odcinka 51. A więc jeśli skorzystamy z obydwu tych zasad, to otrzymamy rozwiązanie, które pozwoli nam przewidzieć, czy torem ruchu będzie okrąg, czy elipsa, czy parabola, czy hiperbola. I to rozwiązanie jest związane właśnie z energią w następujący sposób. Jeśli energia kinetyczna jest większa od potencjalnej, wrócę na chwilkę do tego slajdu poprzedniego. Proszę zwrócić uwagę, że człon związany z energią kinetyczną, jeden i drugi, jest dodatni, a człon związany z energią potencjalną jest ujemny. A zatem, w zależności od tego, który dominuje, to albo ta energia stała będzie dodatnia, albo ujemna, albo zero. I właśnie, jeżeli ta całkowita energia jest dodatnia, czyli kinetyczna większa od potencjalnej, to wtedy torem ruchu jest krzywa, która jest krzywą otwartą, to jest hiperbola. Jeśli energia kinetyczna jest równa energii potencjalnej, czyli całkowita energia jest równa zero, to wtedy torem jest parabola. Natomiast jeśli jest tak, że stan jest związany, czyli energia kinetyczna jest mniejsza od potencjalnej, całkowita energia jest mniejsza od zera, to mówimy, że mamy do czynienia z tak zwanym stanem związanym,
Czyli ta planeta nie może oddalić się od Słońca, albo też satelita nie może się oddalić od Słońca, albo też kometa nie może się oddalić od Słońca. Czyli całkowita energia, jak jest mniejsza od zera, to może być to albo elipsa, albo okrąg. Jak to wygląda w naszym układzie, w naszym Układzie Słonecznym w odniesieniu do naszej planety? No oczywiście torem ruchu Ziemi wokół Słońca nie jest okrąg, tylko jest elipsa. Słońce jest w jednym z ognisk elipsy, ale ten mimośród jest bardzo niewielki, ponieważ wtedy, kiedy Słońce znajduje się najbliżej Ziemi, to jest punkt, który się nazywa punktem przysłonecznym, to odległość Ziemia-Słońce to jest 147,1 milionów kilometrów. Natomiast wtedy, kiedy jest najdalej odsunięta Ziemia, odsunięta od Słońca, to ten punkt odsłoneczny to jest 152,1 milionów kilometrów. A więc ten mimośród jest bardzo mały, skoro jest taka różnica między tym punktem, odległością punktu przysłonecznego i punktu odsłonecznego. Drugie prawo Keplera jest kolejnym prawem, które opisuje ruch planety wokół Słońca. Rozważmy znowu planetę, która znajduje się w pobliżu Słońca, porusza się po torze eliptycznym i rozważmy, jak wyglądają wektory położenia, przepraszam, wektor położenia i wektor prędkości dla tej planety w kolejnych chwilach. A więc jeśli chodzi o wektor położenia, to załóżmy, że on zmienia się na krótkim przedziale czasowym i wyjściowo powiedzmy, że ten wektor położenia jest scharakteryzowany przez tę linię przerywaną, a za chwilę po czasie równym dt położenie jest określone kolejnym wektorem wodzącym. I teraz jeśli będziemy chcieli policzyć, jakie jest przemieszczenie, albo inaczej, jaka jest wartość tego przemieszczenia planety w tym ruchu wokół Słońca, no to możemy skorzystać z faktu, że taki element, który tego przemieszczenia, wartość tego przemieszczenia będzie określona poprzez długość tego wektora wodzącego i kąt, jaki zakreśli w jednostce czasu, czyli razy r razy dt, czyli długość tego odcinka jest równa r razy dt. I dalej narysujmy sobie teraz wektor prędkości. Jak wygląda? Widzimy, że w każdej fazie ruchu, poza punktem odsłonecznym i punktem przysłonecznym, wektor prędkości jest skierowany pod pewnym kątem względem wektora położenia. Ja oznaczyłam ten kąt jako φ. I teraz dalej. Zobaczmy, jak wygląda ten wektor, który jest prostopadły do wektora r. Żeby go otrzymać, rzutujemy wektor v na kierunek prostopadły. Otrzymujemy wektor, który oznaczyłam jako v prostopadłe. I teraz możemy skorzystać z relacji, która wiąże prędkość w ruchu po okręgu, czyli wtedy, kiedy wektor prędkości jest prostopadły do wektora położenia, z wektorem prędkości kątowej. Na płaszczyźnie to jest po prostu v równa się r razy omega, czyli r razy prędkość kątowa. Tutaj prędkością kątową jest dθ po dt, czyli v prostopadłe to jest r razy dθ po dt. I drugie prawo Keplera dotyczy sytuacji, kiedy mamy do czynienia z polem, jakie zakreśla wektor wodzący w jednostce czasu. I właśnie, żeby określić to pole, potrzebna nam jest informacja, jak się wyraża ten wektor prędkości prostopadłej przez wektor prędkości tej, która jest w danym punkcie toru. I jeśli zauważymy tutaj, że kąt φ występuje również w tym, to jest to kąt, który występuje w tym miejscu, to możemy korzystając z właściwości trójkąta policzyć, że V prostopadłe do V to jest sinus φ.
No i teraz właśnie prędkość polową sobie zdefiniujmy, czyli prędkość, jaką zakreśli ten wektor wodzący w jednostce czasu, pole jakie zakreśli wektor wodzący w jednostce czasu. I to pole na naszym rysunku to jest po prostu trójkąt, który ma podstawę równą dr i wysokość równą r. Pole tego trójkąta jest w związku z tym równe r razy dr dzielone przez 2. No ale nas interesuje prędkość polowa, czyli to pole w jednostce czasu dt, czyli pochodna dA po dt. No i dalej, korzystamy z tej równości, która jest na górze, że dr to jest r razy dθ, podstawiamy za dr, otrzymujemy taką równość. I kolejno, teraz korzystamy z tego, że r razy dθ po dt, czyli jedno z tych r, które tu występuje, razy dθ po dt da nam v prostopadłe, czyli v razy sinus φ, czyli zastępujemy r dθ po dt wielkością v razy sinus φ. No i dalej, jeśli wiemy, że między dwoma wektorami jest kąt φ, to długość wektora pierwszego razy drugi i razy sinus kąta to jest moduł z iloczynu wektorowego tych dwóch wektorów. Jak pomnożymy i podzielimy przez masę, to będzie 1 przez 2m razy moduł z iloczynu wektorowego wektora położenia i pędu. I oczywiście moment pędu zgodnie z pierwszym prawem Keplera jest stały, masa stała, czyli z tego wynika, że prędkość polowa jest stała. Jak prędkość polowa jest stała, to znaczy, że wektor wodzący musi się poruszać z większą prędkością wtedy, kiedy jest, planeta znajduje się w punkcie przysłonecznym. Przepraszam, że prędkość w ruchu planety wokół Słońca musi być większa wtedy, kiedy planeta znajduje się w punkcie przysłonecznym, a mniejsza wtedy, kiedy znajduje się w punkcie odsłonecznym. Ilustruje to taka prezentacja, taka animacja, przepraszam, na której jest pokazane, jak wygląda właśnie to pole, które zakreśla planeta wtedy, kiedy porusza się po okręgu i wtedy, kiedy porusza się po torze eliptycznym. Prawda? Ten prędkość tego ruchu planety wtedy, kiedy znajduje się w punkcie przysłonecznym, jest dużo większa niż wtedy, kiedy znajduje się w punkcie odsłonecznym. No i wreszcie trzecie prawo Keplera. Trzecie prawo Keplera wynika z faktu, że właściwie można założyć, że planety poruszają się po torach, które w przybliżeniu są okręgami, prawda? Na jednym ze slajdów poprzednich były podane wartości tych odległości w peryhelium i w aphelium i one się niewiele różnią w stosunku do samej wartości. W związku z tym, jeśli założymy, że właśnie jest ruch po okręgu, to wtedy po prostu w ruchu planety wokół Słońca siła grawitacji jest odpowiedzialna właśnie za ten ruch orbitalny, czyli przyrównujemy do siły grawitacji między masą planety a masą Słońca, które znajdują się w odległości r, siłę dośrodkową. Przyrównujemy tę siłę do siły dośrodkowej, gdzie tutaj prędkością jest prędkość orbitalnego ruchu planety wokół Słońca. No i z tego, korzystając z równości takiej, że ten prędkość orbitalna to jest 2pi r przez t, możemy policzyć sobie, jaka jest zależność między tym promieniem orbity oraz okresem w ruchu orbitalnym i zależność ta jest właśnie treścią trzeciego prawa Keplera, które mówi, że to r jest proporcjonalne do t do 2/3. T do kwadratu od r do trzeciej dla planety, które porusza się po okręgu, jest dane taką zależnością, czyli 3 razy 10 do minus 19 razy r do trzeciej to jest t do kwadratu, w sekundach do kwadratu. Natomiast jeśli orbita jest eliptyczna, to musimy wziąć pod uwagę właśnie dużą półoś elipsy, no ale ta stała przed tym równaniem, przed tym tą półosią się nie zmienia. A więc trzy prawa Keplera opisują zachowanie planet w Układzie Słonecznym. I tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę.